Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj mamy Not So Berry. Widzieliście przed chwilką pewnie małą taką cutscenkę, dzisiaj troszeczkę krótsza, ale postanowiłam sobie, że dalszą część tak jakby cutsceny, którą miałam nagrać, zrobimy sobie razem na odcinku, w takim sensie, że no po prostu zrealizujemy ten pomysł. Jak widzieliście, Gina jednak doszła do wniosku, że no jednak nie ma co, wiecie, ukrywać tego przed Connorem, że jednak ma prawo wiedzieć, skoro już coś się domyśla, no to postanowiła, że no już nie będzie taka i po prostu powie mu prawdę, więc dzisiaj tak naprawdę Connor pójdzie do niej i się zapozna ze swoją córką, czyli z Jacqueline, która jest już dzieckiem i w sumie ja jej nie robiłam jej urodzin, ani jej specjalnie nie postarzałam. Ona po prostu sama tak jakby dorosła, więc podejrzewam, że po prostu tak już tyle dni już była małym dzieckiem i wskoczyła już w kolejną grupę wiekową, więc ja ją troszeczkę przerobiłam, więc przy okazji też zobaczycie właśnie, jak ona się prezentuje i powiem wam tylko tyle, jest piękna, jak na Simkę z genów jest naprawdę piękna, aż się boję, jakie dzieci będą właśnie aż ze Simony i z Connora. Podejrzewam, że też bardzo ładne, więc no. Słuchajcie, seria się rozkręca. Pisaliście mi właśnie pomysły, jakie tutaj możemy zrobić, jak możemy zrobić wrogów dla Connora, bo potrzebujemy 5 wrogów dla Connora, żeby wypełnić wszystkie cele tej generacji. Więc będziemy to ogarniać. Dobra. Piesek do ciebie przyszedł. Jest ogólnie dzisiaj wtorek, jest 9. Connor, czy ty idziesz do pracy? Nie. Ty nie idziesz do pracy, masz akurat 2 dni wolnego, więc akurat przejdziemy się do Giny, zobaczymy, co tam, o co tam chodzi. O, Emanuel, a co ty tu robisz? Skąd ty się tu wziął? Słuchaj. Dobra, popraw mu humor, Simona, jak już jesteś tu na dole. I miej 1000 obserwując... A, bo ona dostała awans. Tak, dostała awans i mogłam ją wybrać jej albo żeby była właśnie gwiazdą internetu, albo żebym działała tam w jakichś tych PR, tych marketingowych, jakiś tego szmego. Więc bardziej pasowało mi do Simony to, żeby była właśnie gwiazdą internetu. O, szansa na bliźnięta, słuchajcie. Tak, tak, tak. Idziemy szybko zrobić test ciążowy, bo właśnie Connor i Simona postarali się o dzidziusia. Ale ja zapomniałam, że tutaj jest, to mieszkanie ma podwójną moc. Ta podwójna linia, czy coś takiego, wiecie, tą cechę mieszkania. Więc jest bardzo duża szansa na bliźnięta. W sumie nie byłoby to głupie, bo Connor przecież miał siostrę bliźniaczkę, więc tak jakby powiedzmy bardzo prawdopodobne. Chociaż no ja jednak wolałabym chyba jedno dzidzi. Nubi? Nubi! O matko, jaka jesteś śliczna! Ojeju, ale śliczna! Di-di-di-di! Trzeba będzie dać jej jakąś obrożę. Boże, przytul ją! Przyjazne przytul. To najpierw psa przytul, potem zrób test ciążowy. O ja, skorzystaj. Nie skorzystaj, tylko zrób test ciążowy później. Tak, czekajcie, ja chcę zobaczyć, na jakie ja mam tutaj szybkość, w sensie długość życia. Normalne. No normalne miało być, tak. Dobrze. Okej. No już nie gadaj z nim, tu mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ale mamy słodkiego piesiaczka. To może nas właśnie, jeżeli będziemy mieli bliźnięta, jeżeli się okaże, że będziemy mieli bliźnięta, to nie wiem, czy się nie przeprowadzimy. Bo jednak tutaj mieszkać, wiecie, jeszcze z dwójką dzieci, z dwoma psami, jeden taki duży, on by musiał mieć swoje miejsce do wyhasania. Niby tu byśmy mogli zrobić pokoje, czy tutaj na górze, ale po co się gnieździć? Lepiej by było, mi się wydaje, wtedy dla nich lepszym rozwiązaniem byłby dom. O, patrzcie! Ojeju, jakie słodziaczki. Zrobię im zdjęcie. Dlatego też właśnie może byśmy się wtedy przeprowadzili. No ale zobaczymy. Najpierw idźmy, zobaczmy, czy w ogóle nasza Simona jest w ciąży. Zobaczmy. No wiem, oni są dopiero zaręczeni. Nie mają tak jakby ślubu, nie? Ale wiecie, na ślub jeszcze przyjdzie pora. No, pokaż. Jesteśmy w ciąży. Teraz będzie Instagramowa matka. Nasza Simona. Więc tak. O, musi grać w gry wideo. To będzie grała z Connorem. Będę miała dzidzie. A Connor... Co? Dzidzie? Bo wiecie, Simona jeszcze nie wie, że Connor ma dziecko z Giną, nie?
bo jeszcze jej nie mówił, więc no. No dobra, weź może ją przytul, powiedz jej, że no się cieszysz, że wiesz, udaj, że no okej. Wow, jak super. On dopiero ledwo się dowiedział o... Co ty krzyczysz na nią? Ten, ledwo się dowiedział, że ma już jedno dziecko i to jeszcze duże już takie dość, a tutaj o kolejne w drodze, więc no, myślę, że chłop ma teraz takie... No. Dobra, Simona, wiesz co, ty byś może coś tutaj dała, jakieś te aktualizowała, pochwal się, przecież ty musisz już wszystkim powiedzieć, że wiesz... Coś tam poddawaj, a Connor się ubierze i pójdziemy do tej... I pójdziemy właśnie do... Może to załóż. I pójdziemy do... Jak to się nazywa? Do Ginny pójdziemy. Emanuel nam tu łazi. Jeżeli chodzi o dziecko Iwana i tej Iwana i... Znowu jej nie ma w znajomych, patrzcie. Iwana i Amelie to nasz zad z tego, z live'a. Jest już w grze, tak? Zrobiłam go z powrotem, więc powrócił. Tylko nie wiem, czemu my nie mamy jej w znajomych. O, Amelie ma ta. Mają... tak, jest małżeństwo, już jest małżeństwo, zgadza się. No dobra, słuchajcie, idziemy do Ginny, bo to nie ma co czekać. Okej, słuchajcie, jesteśmy. I tak, z nowości, słuchajcie, z nowości. To mamy kota, znaczy Simona ma kota. Nie Simona, tylko Ginna ma kota, więc no. No i jesteśmy. I ona jakaś taka tutaj jest... O, co ona, jakaś flirciarska? Dobra, myślę, że musicie porozmawiać. Może nie o gotowaniu, ale no, pogadajcie. Okej, i na górze, moi drodzy... A, bo nasza córeczka jest pewnie w szkole. A nie, jest tu. O, nie poszedł do szkoły jednak. I słuchajcie, moi drodzy, przedstawiam wam... Jest to pan Eric Ocampo. Zapytacie, kim on jest? A jest on, słuchajcie, werble. Jest on mężem Ginny. Tak, mężem. Jest on mężem, a zarazem... znaczy, on takie tutaj ma oczy malutkie, jest tak, o, może... Jest on mężem Ginny, zarazem też simem od was, bo przypominam wam, że jest taki hashtag jak Korcia Berry, tam możecie wrzucać swoich simów, a ja zawsze, jak będę potrzebowała, będę tam zaglądała i do tych simów, do tej serii wplatała. I teraz właśnie jest ten moment... kiedy wplotłam właśnie jednego sima z jednej z was, bo wiem, że to właśnie od jednej z widzek, to właśnie jest on i on jest mężem Ginny, tak, mężem. Wcześniej go nie pokazywałam, powiedzmy, nie pokazywał się, ale on już był. W końcu Lacklin, powiedzmy, ma już z 6 czy z 7 lat, no nie, no już pewnie z 7-8. Więc ta Ginna przez ten czas, no musiała sobie, znaczy musiała, no znalazła sobie kogoś po prostu i są już w związku małżeńskim. Nie wiem, czy Connor się z nim zaprzyjaźni, raczej nie. Nie po to jest tutaj ten mąż tak naprawdę. Dobra, Connor, idź się przywitaj z nim, ale najważniejsze to przywitaj się ze swoją córką, którą no rzekomo znasz, ale powiedzmy, że nie. No i jestem ciekawa właśnie... O, oni są w ogóle oboje flirciarscy. To tu się działo, jak nas nie było, słuchajcie. Okej. Okay. Connor raczej się nie polubi. Nie polubi, już się nie lubi, słuchajcie. Złośliwe, weź mu na przykład, przekaż zmyślone złe wieści. I ten, i złośliwe... Skłonny temat kariery zawodowej. No raczej on nie jest szczęśliwy i raczej nie będą przyjaciółmi z tego względu, że Connor po prostu będzie zazdrosny o to, że jakiś inny facet wychowuje jego dziecko. Co prawda nie wiedział o tym wcześniej, przez te parę lat, że to jest jego dziecko. Może to właśnie Eric podpowiedział Ginnie, że powinna powiedzieć Connorowi prawdę, a Connor po prostu będzie teraz taki dla niego złośliwy. No dobra. W każdym bądź razie... zapoznaj się ze swoim dzieckiem. Byłoby miło. No nie gadaj już z nim, bo akurat nie on jest najważniejszy w tym momencie. O, to jest nasza Lacklin, która jest już właśnie dziewczynką. Zaraz wejdę do kasa i wam ją pokażę. Tylko zrobię im pamiątkowe zdjęcie, słuchajcie. O, muszę ściągnąć jakieś ładne pozy i zrobić właśnie zdjęcie. Takie ładne. Dobra, wiecie co? Pójdziemy do kas i ja wam ją pokażę. Okej, okay, ta-da-da-da. I to jest nasza
Lacklin. Patrzcie, jak ona jest śliczna. No moim zdaniem jest bardzo podobna do ciotki Lili. No ale jest bardzo ładną simką i jest z genów, słuchajcie. Nawet z profilu jest śliczna. Może łóżka ma troszeczkę takie bardziej odstające, ale to nie jest żadna ujma. Ogólnie jest bardzo, bardzo ładną simką. Może będzie naszą panią, znaczy naszą panią, naszym dziedzicem, która będzie kontynuowała serię w trzeciej generacji. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jest bardzo ładną. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Dajcie znać, jak wam. No i co? Tutaj dała mi trzy stroje chyba. Guci. Tutaj dała mi coś takiego. Wiecie, tak trochę ją ogarnęłam, bo wiecie, mam taki plan, żeby... że Simona, że Gina z Conorem się dogadają i jednak Lacklin będzie czasami do nas przyjeżdżała na kilka dni. Myślę, że też zrobimy jej pokój, dlatego też potrzebny nam chyba jest większy dom i to dom właśnie taki jednorodzinny. Dobra, tak się prezentuje. No i moim zdaniem jest naprawdę słodka, no śliczna jest. Zobaczymy, jak będzie starsza, jaka będzie, no ale ma po prostu tak wszystko idealnie, naprawdę idealnie. Okej, okay, no dobra. Także już tutaj myślę, że Conor spędza sobie chwilę czasu właśnie z Lacklin. Nie na kompie, tylko z Lacklin. Słuchaj, mój drogi. No, bo no na razie też ciężka sprawa, bo Conor jeszcze nic nie mówił Simonie. Jestem ciekawa, jak ona zareaguje. Czy będzie szczęśliwa, czy będzie jakaś zawiedziona, że nie dowiedziała się o tym wcześniej, jak tylko Conor się o tym dowiedział. Czy będzie na niego zła, czy też nie. Dlatego też, no tutaj myślę, że to już rozwiąże się w kolejnym odcinku. Tak samo jak to, co Simona nam urodzi, czy bliźnięta, czy jedno dziecko. No jeżeli chodzi o wesele, o ślub ich, to myślę, że na spokojnie właśnie, jak oni tutaj się ogarną z tym wszystkim, jak właśnie Simona urodzi i tak dalej, to wtedy będziemy tutaj ślubować sobie. Znaczy, ty możesz tutaj przyjść i zapytać się, poprawić jej humor, nie wiem, cokolwiek? Ja wiem, że ona może z tobą nie chce rozmawiać, bo jesteś dla niej jakby nie patrzeć obcym facetem na tę chwilę, ale myślę, że się przekona, dasz się przekonać tobie. Musimy tutaj przyjść i zrobić im remont tutaj na dole, bo robiliśmy remont góry. No i wypadałoby zrobić jeszcze remont dołu, więc musimy tutaj przyjść na jakimś live'ie i to ogarnąć. No dobra, pogadajmy z nią, pogadajmy. W sumie ona już i tak z nami ma dobre kontakty, no bo no. Ale z Erikiem za to nie mamy dobrych kontaktów, jak i też z Giną. Myślę, że właśnie Erik troszeczkę z Conorem będą rywalizować o względy Lacklin, bo może w sumie to jest jakby no trochę wytłumaczalne. No ale nic. Dobra, pogadali. Myślę, że Conor musisz wracać do domu, żeby Simona troszeczkę też nic za bardzo, wiecie, nie podejrzewała. Także jedziemy do domu. Patrzcie, jak jest gorąco dzisiaj. Proszę o upał, więc jedziemy na basen. Na basenie się pokąpiemy trochę naszym. Wróciliśmy i proszę, jak pięknie. Simona robi jakieś rzeczy na grillu. Conor sobie pływa. Czemu jesteś ten? Co tu jest coś brudnego? A, kopy. kubki. Wszędzie kubki. Dobra, wyrzucę to. Conor, tobie, żeby ci nie śmierdziało. A nasz piesu tutaj, co on tutaj mu? Co mu? Nic. Dobra, Conor, wiesz co? Może byś zaprosił Emanuela i zaprosiłbyś Lili, żeby przyszli. W sumie Iwana też możesz zaprosić. To wiesz, to przyjdą, popływają z tobą, tak spędzimy sobie czas, o ile nie są gdzieś tam w jakiejś pracy czy coś. A możesz zawołać na posiłek, to Conor przyjdzie i sobie z tobą zje. I zjecie sobie tego hot doga z grilla w ten upalny dzień. Simona się przebrała właśnie w tą swoją sukienkę na upalny dzień, ona śliczna jest. Emanuel zaraz tu będzie, no tak, ten to zawsze w gotowości jest, słuchajcie. Także tak, Lili też zaraz tu będzie, super. No i Iwan też zaraz tu będzie. W sumie Iwana fajnie by było zaprosić z tym. Może my byśmy mogli odwiedzić, żeby poznać właśnie naszego... Bratanka, bo Zad to jest nasz bratanek. Dobra, zawołaj na posiłek jeszcze raz, to wtedy może goście przyjdą jeszcze. Ale ty raz tylko będziesz jadł, nie dwa. No gdzież, bo się łobrzesz, aż będziesz gruby asek troszeczkiem. Dobra, o, jest też Iwan. Tylko Iwan, nie gorąco ci w tej kurzce? Tak, trochę przebrałam też Lili właśnie. Idzie tutaj do nas dziołcha. Trochę ją przebrałam, w sumie zmieniłam jej, nie no, w sumie ją i zmieniłam bluzkę i po prostu i spodnie. Jak już tam wchodziłam do tych rodzinek, to tam troszeczkę
niektóre osoby poprzebierałam, też to także taki wtorkowy obiad, słuchajcie, tutaj razem, a zaraz pójdą, zrobię w ogóle z nich chyba grupę, a zrobimy, a podziel się wielkimi wieściami, tak, to też, czekajcie, przyjazne, gdzie to było? Kurde, a było, znowu ominęłam, boże, gdzież to jest? O, podziel się. Tak, powiedz Emanuelowi, że będzie wujkiem. Będzie wujem, słuchaj, będziesz wujem, szykuj hajs na prezenty. Utwórz grupę, tak, utwórz grupę wszystkich. Nie, Gideon, nie. Ariela wyszła mi tam? No dobra, tam trudno. Dobra, proszę tutaj sobie pływać, płyń tu razem. Idźcie sobie popływać. Nubu będzie, tak, będzie Nubu. O, też gratulowałaś, że będzie Nubu? Chodźmy popływać. A coś się tutaj poblokowali wszyscy teraz. Chodźmy pływać, please. O, jest i Ariela się wprosiła tak niechcący. No ale cóż. Dobra, pływajmy tutaj. Płyń tu razem. Wszyscy chodźcie, popływajmy. Wszyscy lecą pływać. A ty? Dobra. No i taki chill w basenie troszeczkę, no ale jest gorąco, więc co tutaj więcej. Może byśmy skoczyli? Znaczy Iwan, znaczy ten, skocz, na bombę skocz, no. Dawaj, Konor. Pochwal się. Ty nie jesteś w tej grupie? O, szkoda. Szkoda, że cię nie zaprosiła, no przykro mi. Iha, bum, ale fajnie. Też bym sobie tak poskakała. Tu wszyscy zachwyceni. Czemu ten, oni nie pływają? Może nie mają ochoty? Dzisiaj pływać, nie? Dobra, dawaj ochlap, pocałuj w wodzie. O, jak romantycznie. Do tego jeszcze nie widziałam tej interakcji chyba. Pokaż. No dawaj, pocałuj ją w wodzie, no. Ej, nie widziałam tej interakcji, bez kitu. Nie widziałam tej interakcji, a wy? No nieźle. Pocałuj w wodzie. No widzita wy? Widzita? O, sikuć się chce, no to tak, to idź się wysikaj, bo lepiej wodę nie sikać. Wysikaj się w toalecie. O nie, czemu? Wygłoś kazanie. Nie można się Nubi bawić w tym, w kałuży. Będziesz brudna, widzisz, teraz będzie trzeba cię wykąpać. To Simona cię wykąpie najwyżej później. O, oduczyła się, pięknie. No. No nie można, Nubi, nie można. Simona, weź ty daj jakiegoś tego... Dodaj nas w Instagramie coś. Aktualizuj. Bo my musi. Co flirciarskie? Proszę tutaj z nim nie rozmawiać. W takim razie. Idź się wysikaj też. To jest facet twojej... szwagierki. To jest facet twojej... A ty co, żeś tak się zezłościł? Co? Ochlapany. Pies mnie... O Boże, jaki delikatny. To weź sobie prysznic, słuchaj. Dobra, Simona, idziesz sikać? Idź sikać. A jak się wysikasz, to w sumie możesz włączyć tutaj jakąś muzę. Latynoski pop może być. Tu wszyscy sobie oglądają, a może byście potańcowali na przykład. Nie wiem, czemu taka impreza się zrobiła we wtorek akurat. Ale powiedzmy, że oni wszyscy przyszli i świętują po prostu i trochę zaręczyny. No i tą ciążę, także myślę, że tak. Czy możemy sobie wziąć jakieś tutaj drineczki? Przyrząd drinka dla... urodziny? To ty będziesz już dorosły, tak? No faktycznie. I to wychodzi w sumie, że to już. Dawaj, Simona. Rób tort. Zdmuchniemy świeczki. Skoro już taka impreza dzisiaj jest, to zdmuchniemy świeczki. Simona miała robić tort, nie ty. Simona, zrób tort i słuchaj, zdmuchniemy świeczki, skoro już jest taka impreza, to będzie impreza na całego. Ciasto czekoladowe, proszę zrobić ładnie. Czemu ty wlazłaś do Ariela, do... Ja mówiłam wam, że te rude to takie mają jakieś tutaj, słuchajcie, niesnaski do naszego Konora. Tutaj się przymilają. Dobra, zrób ciasto. Ojej. Zrób ciasto, no i zdmuchniemy świeczki z Konorem w takim razie. Bo w sumie jak Simona jest w ciąży, to i tak teraz jej nie zrobimy urodzin. Więc zrobimy jej właśnie, jak ona już urodzi. Naprawdę muszę już iść. No nie idź, bo tu będzie jeszcze torcik. No czego tam leziesz, ty? Polazła mi do... Wylazłeś już, Konor?
Co, jesteś smutny, bo ci wlazła? No właśnie. Dobra, wiesz co, to może podaj tacę i zawołaj wszystkich. A, ta wyjęła nam pranie. Super, dzięki. Tu położymy gdzieś, nie wiem, tu. Podaj tacę, bo ten. I sobie proszę bardzo, wypij drineczka. A ty, Simon, ty robisz to ciasto, czy jak? Kontynuuj. Ja myślałam, że ona stoi, bo czekasz się upiecze. A ona stała, bo nie wiem dlaczego. I przebierz się. Ubierz się w coś fajnego. W sumie możesz na imprezowe? Nie wiem, czy w imprezowe. Nie, na te upalne dni. To w tą sukienkę możesz się ubrać, tak. Dobra, zrób to ciasto, bo zaraz wszyscy nam pójdą. O, dobra, jest. Dobra, postaw gdziekolwiek, gdziekolwiek postaw. I daj świeczki urodzinowe. Konor, chodź tu. Zdmuchnij świeczki. No nie, nie idźcie, urodziny, urodziny. To i ta, to i Lili będzie miała urodziny, bo przecież oni są bliźniakami. Dobra, nie pij już tego drina, chodź. Chodź, zmuchniesz świeczki. Przynajmniej będziesz miał urodziny zrobione ładnie. Proszę bardzo, tak na koniec odcinka. A ty to kto? Halo. Pani, pani. Inspektorka do spraw działania. No ja wiem, że my nie przestrzegamy, no i co? Czemu ona nam przyszła do lodówki? I czemu nam bierze z lodówki żarcie? Halo? Jej! No tak, od Arii się może spodziewać i od Imriego, od rodziców zagrobu może się spodziewać, słuchajcie, tych żerełek. Dobra, zawołaj wszystkich. Nie, zapakuj na wynos? Nie. Zawołaj na posiłek wszystkich, weź kawałek razem. Tak, niech każdy się poczęstuje. Właśnie ten Emanuel to cały czas do nas przyła. A te brudne piesy. Cały czas do nas przyła. Ja nie wiem, czego on tu szuka. No i super, że będą wyższe rachunki. Cieszy mnie to bardzo. Przyszła, wyjęła sałatkę, poszła i dała nam jeszcze wyższe rachunki. Patrzcie, nikogo nie nikt nie został, tylko ten Emanuel. On jakby się chciał podwalać do naszej Simony. Wiecie, oni wcześniej mieszkali razem. Teraz może... Ja nie wiem, wiecie co? O co tu chodzi? Proszę zjeść. I to chowamy. Dobra. Będę musiała psy wykąpać. No ale cóż. Okej, myślę, że powoli będę kończyć. Simona sobie tutaj doje, weźmie sobie prysznic i pójdzie sobie spać. Nie, nie oglądaj, masz iść spać. Pójdzie sobie spać. Pójdzie spać czy nie pójdzie? Musimy zrobić jakieś fajne zdjęcia właśnie z Simony, jak już będzie miała brzuszek. Konor też pójdzie spać, bo jest śpiący. No i słuchajcie, myślę, że właśnie będę kończyć ten odcinek. No w tym odcinku co? No Konor jednak już jest to potwierdzone, że to jest Konora baby, które jeszcze kolejne baby idą już tutaj w drogę. Będą niedługo na tym świecie. Zobaczymy, czy będą to bliźnięta. W sumie z jednej strony fajnie, żeby to były bliźnięta. Bo będzie trojaczki, bo to też możliwe. Ale z całkiem, naprawdę całkiem zapomniałam, że tutaj w tym mieszkaniu jest na mocy, na linii mocy, coś takiego, ta cecha parceli. Więc no. No i co? Za następnym odcinku pewnie urodziny my, albo za dwa. Zobaczymy. Piszcie koniecznie, co myślicie o tym. Jak Konor powinien powiedzieć Simonie? Czy ma powiedzieć jej to teraz? Czy ma na razie przed nią to ukrywać i powiedzieć jej dopiero jak urodzi, bo może nie chce jej stresować w ciąży? Nie wiadomo. Nie wiadomo, jak on się zachowa. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Wiadomo jest tylko to, że Konor będzie walczył o Lacklin i będzie chciał, żeby ona też spędzała czas u niego, a nie tylko z Diną i z Erikiem, bo dla niego Erik jest jakby wrogiem, chociaż nie wiadomo dlaczego, ale jak to takie męskie może ego czy coś, no nie wiem. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa, pa!